Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii WWE 2K24 40 Years of WrestleMania. Dzisiaj mamy ostatnią walkę, która jest tutaj chyba zaplanowana, bo potem mamy właśnie znaczek do WWE. Nie wiem, czy będę miał może własną walkę do stworzenia albo coś takiego. Nie wiem, no ale mamy teraz walkę Roman Reigns kontra Cody Rhodes. Ta walka oczywiście, która była na WrestleMania 39 rok temu. Wydawało mi się dość pewne, myślę, że też dla wielu, po tym jak Cody przegrał, że za rok wrócimy do tego samego i tak było. I wróciliśmy do tego samego i ta walka była oczywiście niezapomniana, którą mieliśmy no dalej, dosłownie niedawno, tydzień temu mieliśmy tak naprawdę tą walkę, która była do, no nie będzie, będzie niezapomniana na pewno do końca historii wrestlingu. I oczywiście też między z tego względu, że to Cody zniszczył, może źle brzmi, nie zniszczył, a jakby skończył, tak, to może lepiej brzmi, skończył ten oczywiście legendarny title reign Romana Reignsa, no ale to było teraz, a teraz oczywiście pora wrócić się do tego, co było rok temu i pora przejść do tego wideo przed tym pojedynkiem Cody Rhodes kontra Roman Reigns. KOD. For our final WrestleMania match in the Showcase of the Immortals, we go to the main event of Night 2 of WrestleMania 39, with Roman Reigns looking to extend a near 950-day reign by defending his undisputed WWE Universal Championship against Cody Rhodes. Reigns had captured the WWE Universal Championship at Payback 2020, defeating any and all challengers. He then upped the stakes at WrestleMania 38, when he defeated Brock Lesnar for the WWE Championship in another winner-takes-all matchup, thus creating the undisputed WWE Universal Championship. With the bloodline watching his back at all times, Reigns would always find a way to escape his matches, still champion. Cody Rhodes had made his triumphant return at WrestleMania 38, appearing as Seth Rollins' mystery opponent and earning a big win. Unfortunately, an injury would take him out of action, but not before an incredibly gutsy performance in Hell in a Cell that saw him defeat Rollins again. At the 2023 Royal Rumble, Reigns would defeat Kevin Owens in a brutal matchup, while Cody Rhodes would make his return to action and win the Rumble match, setting up the WrestleMania main event. Cody had waited for years for this opportunity and swore that he would do everything to finally finish the story and capture the championship that had eluded the Rhodes family. Whoa. Hold on a second here. What's going on? Oh, hey, Cody. Don't hey Cody me, Graves. Is 2K pulling a prank on me? Really? I mean, I'm honored to be on the cover, and you guys didn't include Stardust, so thanks for that. But this is really what we're doing? Cody, come on. It's literally the most recent match to ever take place at WrestleMania. And the good folks at 2K thought it was a fine way to wrap this up, and the match itself was pretty fantastic, too. It was pretty fantastic, wasn't it? If I learned anything from last year's 2K showcase, it's that you have to face your losses. At WrestleMania 39, I lost to Roman Reigns. But Corey, I'm telling you, and I'm telling every member of the WWE Universe who plays 2K24, and that includes Roman Reigns, that the next time we do meet, nobody is going to save him, and I'll be the one getting his hand raised. Besides, you're still on the cover. And I'm thankful for that, Corey. Cody Rhodes attempts to finish the story against Roman Reigns at WrestleMania 39. There's still another chapter in this story, I promise you. But now we relive the most recent chapter. No tak, tutaj właśnie Cody'ego Rhodesa mieliśmy, no i to wszystko się zgadza, co mówił. Nikt nie dał rady uratować, bo to jeszcze oczywiście wiadomo, że to w tą tego showcase'a można było przejść już właśnie, tak już mówiłem, nawet dzień premiery, jak ktoś by chciał szybko to robić 5 marca. Więc już wtedy przed WrestleMania właśnie, to by jeszcze bardziej właśnie byłoby ciekawe. No teraz też jest to ze względu jednego ciekawe właśnie, bo to się sprawdziło, co Cody Rhodes mówił, no bo też było wiadomo, że jakby, no przecież nie ma co ukrywać, w wrestling wiadomo, że ten skrypt, można powiedzieć, że Cody wygrał, był wiadomy już od jakiegoś czasu, więc Cody wiedział właśnie, można powiedzieć, co mówi. I to była prawda, nikt nie uratował go, wielu próbowało, ale nikt go nie uratował. The Rock, Jimmy, Solo, nikt go nie uratował. Cody wygrał walkę, tak jak mówię, następnym razem jak się spotkałem, to Cody wygrał, więc wszystko się zgadza. Wspomniałem też o poprzednim showcase właśnie, gdzie to właśnie mieliśmy showcase z Siną, gdzie no właśnie dosłownie jakby
walczyliśmy pojedynki, które on przegrałeś, co było do teraz dla mnie dziwne bardzo, że tak się właśnie ten showcase potoczył oczywiście. Ale to już było oczywiście rok temu, na teraz jesteśmy, myślę, że już gotowi na to, żeby przechodzić do tego pojedynku. I pora na walkę Roman Reigns kontra Cody Rhodes w WrestleMania 39. I możemy startać. Roman kontra Cody. Zaczynamy od potężnego Big Bootu. Jeszcze taunt zrobimy, ale ten taunt jest chyba za długi. Ale no nie, dobra, udało się. On już chciał chyba robić Disaster Kick, ale mu się nie udało. Ta walka na pewno, zakładam, że będzie mega ciężka, bo walczyć z Cody, no to nie będzie nic prostego. Narożnika. A to dobra, dobra, lepiej tak, żebym tego nie robił, lepiej, żebym X-a klikał. Dzisiaj nie wiem, co X-a mogę tam robić. Disaster Kick nie trafi Cody. Widać, bo z daleka może powiedzieć, co kombinuje, więc wiedziałem, że po prostu się lepiej usunąć. Co zrobię, jak X-a kliknę? A to dobra. Czyli takie będzie małe uderzenie, można powiedzieć. Więc lepiej chyba X-a klikać. I teraz ta walka idzie dobra w takim względzie, że jakby za każdym razem jak on mnie skontroluje, ja jego skontroluję, można powiedzieć. Pięknie, udało się to zrobić. I jeszcze tutaj. T-drop suplex. Na razie nie, na razie nie. I tutaj kontroluje Cody. Ja my też kontroluję, to jest właśnie najbardziej istotne, że może on kontroluje, ale ja od razu jego też kontroluję, więc to najbardziej właśnie istotne. I właśnie mnie cały czas dosłownie, jak tylko on mnie skontruje, ja też jego kontruję, ale ta walka, no wygląda tak, jak się spodziewałem, nie ukrywam, że będzie wyglądała, czyli po prostu Cody, no nie da mi praktycznie ani chwili spokoju, tylko za każdym razem kontra, kontra, kontra i tak to będzie wyglądało. Dopóki jestem w stanie kontrować go potem, to jest spoko. T-drop suplex. Czy to jest ten T-drop suplex? A tak, to jest T-drop suplex, bo tam combo pisze, więc to na pewno musi być to. Czyli dwa razy muszą to zrobić. No dobra, jeszcze raz. On od razu wstaje, ale to nic, bo my go tutaj atakujemy od razu clotheslinem. I będzie ponownie T-drop suplex. Dobra, więc to mamy zrobić. Jak na razie właśnie idzie to w miarę płynnie, w miarę płynnie. Wiadomo, że właśnie troszeczkę przeszkadzał tutaj nam Cody, ale tak właśnie mówię, kluczowe było to, że dałem radę zawsze go kontrać od razu ja potem. A the ringside south, dobra, więc pójdźmy sobie właśnie tutaj, już poczekajmy sobie na Cody'ego. Suicide dive, ale myślałem, że go skontruję, to nic. Instant recovery. Muszę go wyłapać. Dobra. Pierwsza jaka scenka tutaj jest. Pierwsza każda to jest solo i od razu się oczywiście tutaj mógł wtrącić. Szedł po prostu w żebra Cody'ego. Ale wracam do tego pojedynku tutaj. Paul Heyman? Czy solo? Nie wiem, kto. Chyba solo z nim bardziej gada, tak. A rush up from behind with a big enzulary. Dobra, teraz właśnie mam okazję, tylko musi. Roman musi wstać. Dobra. Ale on się schował. Może pewnie schował, tylko w ostatniej chwili mi zwiał. No nic. Big boot, dobra. Teraz go musimy podnieść. Właśnie teraz będzie. Właśnie będzie. Chyba nie chciałby tak. Bo muszę go podnieść, on musi stać, może powiedzieć, bez jakby niczego, tak więc. Właśnie no to jest na przykład coś takiego. A więc Big Enzulariat i mamy to, dobra. South Ringside. Dobra, więc pora go znowu tam wyrzucić. Czyli Light Combo, no to zobaczymy, czy damy radę zrobić. Ale nie muszę robić Light Combo, tylko raz go uderzyć w sumie.
Robimy oczywiście kick-outa bez problemu, a więc solo tym razem już nie udało mu się, może powiedzieć, żeby to się udało mu bez zauważenia, bo tym razem spróbował zrobić właśnie coś znowu, tym razem nie krzesło, a wziął pas Cody'ego i go uderzył. Ciekawe właśnie, że ten pas, jak dosłownie rok temu, jakby pas, bicie można powiedzieć pasem Cody'ego, stało się dość ważne dla tej całej historii, oczywiście jak to Rock go no, dosłownie zniszczył tym pasem w backstage brawlu. Więc to też na pewno ciekawe. No i solo został wyrzucony. Roman tutaj próbował uderzyć pasem, ale mu się nie udało. Sędzia mu przeszkodził. I potem mieliśmy oczywiście... Trafiamy pięknie. Potem mieliśmy przypięcie po crossroadsu. My running... Dobra, potrzebujemy tak. I pora na finisher. Jeszcze damy radę zrobić. Dobra, udało się. A spróbujmy go może w sumie przypiąć. Może użyję resiliency. Więc to już byłby spokój z tym. I ma użyć resiliency, super. Figure rounded attack, dobra. Ale nie, może być poza ringiem. No może być pewnie, ale nie dowiem się, bo mnie teraz kontruje wtedy. Dobra, jest kontra. Ale on mnie kontruje oczywiście. Kontra ponownie. Dobra, w sumie powinien go wrzucić do ringu. Teraz go wrzucimy do ringu, bo w sumie i tak jest... Dobra, dobrze, po prostu wchodzimy do ringu, bo byłby taki jeszcze countout. Używa Rage'a, tutaj musimy na to uważać. I mnie jeszcze kontruje. Kontruje jego próbę przejścia crossroadsa. On mnie kontruje, to niesamowita, prawda? Jak on jest ciężkim zawodnikiem pod względem tych kont. Po prostu strasznie dużo kontruje. Spodziewałem się tego. Próba znowu przejścia crossroads, ale ponownie, nie tym razem Cody, nie tam gdzieś tak łatwo. Dobra, pora grounded attack. Jeszcze uderzenie, a znowu on to kontruje. Dobra, pięknie. Jakbym miał finisher, to miał naprawdę spokój, ale mnie skończył świetnie. Miałbym taki spokój. Dobra, jest kontra. I Spear nie trafiał, nawet Spira kontruje, to jest niesamowite, naprawdę. Teraz, już mu jest stan, więc nie mógł nic zrobić. Dobra. Kolejny rzut. Tym razem nie mogłeś skontrować i ponownie. Nie możesz skontrować tego Cody. Wstaje od razu. Dobra, mamy exchange. Może być ciekawie. To jest bardzo kluczowe, żebyśmy wygrali ten exchange, bo mogę mieć problemy, jeśli nie wygram. Oj, jak mogłem się pomylić. Przykładnie wykorzystam, ale teraz może. Znowu nie wiem, będę musiał spamować kwadrat pewnie na koniec, tak się zakończy. Ale no nie, dobra, udało się. Guillotine choke, mamy guillotine choke. Oczywiście nie mogę z nim wygrać, więc puszczę go. Light combo. Oczywiście to nie jest koniec pojedynka, ale tutaj dużo się wydarzyło. Mieliśmy i Usos, i mieliśmy też nowych mistrzów, czyli Kevina i Samiego. Zobaczyliśmy m.in. super kicki na Kodim, potem Wondi na nim, a potem też zobaczyliśmy Stunnera i Helluva kick na Romanie. Walka oczywiście trwa dalej. Another grounded attack. Mogę w sumie użyć Spira, ale to nic. Huge heavy combo. Pięknie. Dwa finishers są gotowe. Front heavy attack in the ring, czyli pewnie
Może już ostatnia cutscenka tu, gdzie może Solo się pojawi. I tak myślałem, Solo robi Spike'a, więc pora kończyć ten pojedynek powoli. Dobra, spróbujmy, a on jest stunt, nie ma co tracić czasu. Powiem tak, nie ma co tracić czasu, bo walki wschodnie na pewno nie są nigdy proste i pokażę nam to, a więc pora zrobić szybko Spira i 1, 2, 3, kończy ten pojedynek. Sędzia liczy 1, sędzia liczy 2, sędzia liczy 3, Roman Reigns wygrywa i jest dalej Undisputed Universal Championem i wtedy myślę, że mogło się właśnie wielu domyślać, że to była ostatnia WrestleMania, którą kończy jako mistrz, bo było dość pewne, że za rok będzie rewanż i że właśnie za rok już nie Roman będzie tym mistrzem, a będzie nim Cody Rhodes. Ale fajna walka. Pamiętam, jak oglądałem. Dobrze się bawiłem, oglądałem tą walkę. Dobrze ją wspominam. Naprawdę fajna walka. Naprawdę fajna walka, która skończyła się właśnie dla wielu, na pewno wielu, niesmakiem małym. Ja tak też w tym roku byłem wtedy jakby podzielony. Chciałem, żeby Roman utrzymał te pasy, bo go uwielbiam. Chciałem, żeby Cody miał swoją historię, bo żeby wygrał, bo go uwielbiam, więc ciężko. Bo dobrze, że na razie będzie spokój i chyba, nie, chyba się nie zapowiada, zobaczymy. Powiem tak, jakby mam nadzieję, że trylogia się kiedyś wydarzy. Mam naprawdę dużą nadzieję, że się trylogia wydarzy, bo wydaje mi się, że powinno się wydarzyć. This is indeed a happening. You earned victories in all of the classic wrestling matches. Unbelievable, but there are still challenges ahead waiting for you. Will you stand tall on the grandest stages of them all? No, czyli mam tutaj jakieś walki. You choose who will be remembered as WrestleMania greatest performer. Head into the ring against 29 of WrestleMania best and attempt to be final superstar standing. Czy to będzie właśnie jakby gauntlet media na 30? To byłoby coś potężnego. Chyba to, bo jest taka stypulacja w tej grze, że chyba 1 na 30 może walczyć. W sensie, że oczywiście chyba jest tak, że jednego pokonujesz, no to on może powiedzieć idzie, kolejny wchodzi, kolejnego pokonujesz, no to kolejny wchodzi. Nie tak, że właśnie mam do 30 naprzeciwko siebie. To byłoby ciekawe, kogo bym chciał potencjalnie, nie mam pojęcia, kim bym chciał potencjalnie. No wydaje się, że Cody albo Roman, wydaje mi się, że najbardziej to jest overpowered, można powiedzieć, pod tą rzeczą, oni by byli dobrzy. Zastanawiam się, więc to pewnie będzie zakładany następny odcinek i ostatni możliwy odcinek tutaj showcase'u, chyba tak. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, cześć!